Chciałabym zapytać, jak pani wspomina swój pierwszy festiwal filmowy? O Jezus Maria, ja byłam bardzo mała, jak tu byłam pierwszy raz, bo ja z mamą przyjeżdżałam i nie pamiętam nic kompletnie, więc to niestety nie pomogę tutaj. Ale wiem, że było jakoś tak mniej atrakcji, mniej ludzi, mniej widzów na pewno, jakoś tak smutniej było. Chociaż filmy były też fantastyczne, więc może nawet lepsze niż teraz. A jak to się stało, że właśnie reżyseria została się pani zawodem, pani pasją? Przez taką jakąś genetyczną deformację. Walczyłam z tym długie lata, ale się nie udało i niestety pogrążyło mnie. Trudniej jest wybić się reżyserce niż reżyserowi? Na pewno tak, tak mi się wydaje. Znaczy, na pewno jest jakieś to bardziej męskie środowisko, chociaż w Polsce i tak jest jakaś bardzo duża ilość reżyserek w porównaniu do innych krajów, na przykład, jak zobaczyłam. Na pewno jest trudniej, ale może przez to te, które przebijają się do końca, są ciekawe i fajne. No. Trzeba zawalczyć o to bardziej, przede wszystkim trzeba naprawdę chcieć. Więc ta walka może z dobrym przesiewem takiego talentu. No. To bardzo dziękuję pani. Dziękuję.